Po raz kolejny zestawiłem ze sobą dwa zapachy, co prawda troszeczkę odmiennej kategorii. Kupiłem je od Marcel Perfumy, możecie już kojarzyć tego sprzedającego na Allegro. Jakbyście powiedzieli, że trafiliście do niego z mojego wideo i zachęciłem was do kupowania u niego, to być może dostaniecie jakiś bonus, jakiś tester 5-mililitrowy czy 10-mililitrowy. Tak czy siak, zapach od Luxure, aroma Comet Cool oraz zapach od J. Fancy Tron Only Men. Oba z nich są aromatyczne, cytrusowe. Ten idzie bardziej w kierunku cytrusowo-słodkim, czyli wanilio, właściwie to chodzi o wanilię i trochę ambry. A ten idzie w kierunku aromatyczno-cytrusowym, lekko drzewnym. Co te zapachy mają przypominać? No właśnie, zapach od Luxure, aroma Comet Cool, to jest odpowiednik Giorgio Armani Code Colonia. A zapach od J. Fancy Tron jest odpowiednikiem zapachu K by Dolce & Gabbana. I teraz tak. Robiłem wcześniej recenzję innego zapachu od Chatlera. Nazywał się Castle. To też był odpowiednik K Dolce & Gabbany. Mówiłem, że jest dobry. To się zgadza. Tamten od Chatlera też jest świetny. Ale jeżeli chodzi o zapach, który jest bardziej dobranym odpowiednikiem, to ten Tron jest lepszy niż Chatler. On w 95% przypomina oryginał. Trzyma długo, czuć go nawet po 8 godzinach na ręce, na ciuchach dłużej. I przede wszystkim czuć w nim czerwoną pomarańczę i papryczkę pimento. Reszta służy jako tło, bo te dwie rzeczy się wyróżniają, a najbardziej się wyróżnia czerwona pomarańcza, która do samego końca jest wyczuwalna, mimo że to jest nuta głowy. Więc fajnie zrealizowany odpowiednik. Ja kupiłem 50 ml. Kosztowało niecałe 10 zł. Pełnowymiarowy w kartoniku kosztuje 30 zł bodajże. Aroma Comet Cool. Ciężko powiedzieć, czy jest naprawdę dobry. Nie przypomina aż tak oryginału. Przypomina go w 70-60% tylko. Jest to zapach rzeźki. Są wyczuwalne nuty różowego pieprzu i drzewa bursztynowego oraz czegoś rzeźkiego, ciężko określić czego. I troszeczkę wanilii czuć, ale nie wanilii typowej, tylko od fasoli tonki. Trzyma na skórze z 3-4 godziny, więc no, ten jest dwa razy bardziej wytrzymały niż ten. Ale one idą w innym kierunku, tak? To jest czerwona pomarańcza z papryczką. To jest coś mandarynkowego, różowy pieprz, drzewo bursztynowe. Ciężko się wypowiedzieć. Nie przypadł mi do gustu ten. Oryginał jest lepszy. Chociaż też, jak miałbym wydawać 300 zł na oryginał, to akurat tego Armaniego bym nie kupił. Kupiłbym jakiegoś Armani Kot złoty, gold, który jest bardziej słodki. Oczywiście aromat Comet Cool jest rzeźkim zapachem, ten też, dlatego zestawiłem je według siebie dwa na raz na nagraniu. Inne nagrania, jakie będę tworzył, to pewnie też zobaczycie w najbliższym czasie, bo zamówiłem dużo i będę nagrywał po dwa zapachy. Gdybym miał wybierać z tych dwóch, wybrałbym J. Fancy Tron. Ale jeżeli chcecie poczuć coś rzeźkiego, i nie macie nic przeciwko, że po 3 godzinach znika i będziecie musieli na nowo psikać, to weźcie aroma Comet Cool. Jest nienarzucający się, ale on jest taki standardowy, że można go wyczuć na ulicy, ale nie, że wszyscy się psikają Armani Code, tak? Tylko chodzi o to, że on ma coś, co czuć, że jest w miarę tanim zapachem. O, na tej zasadzie. Tutaj ciężko rozróżnić oryginał od tego, ale w tym czuć nutę taniości. Chodzi o tą bazę taką zapachową,
która akurat mi nie przypadła do gustu. Dobra, to by było na tyle i dzięki za uwagę.